Jaka będzie nagroda? Jesteście gotowi? Macie jedną minutę, żeby narysować pieniądze i najlepszy je otrzyma. Czas start! Już? To zaczynamy! Mam pewien pomysł. Najlepszym rozwiązaniem jest odrysowanie. Dobrze, że mam przy sobie banknot. Czyją twarz umieścić na banknocie? Oczywiście, że moją. Co za przystojniak. Może jest inny sposób na zdobycie tych pieniędzy? Na przykład kradzież? Nie uda ci się to. Wracaj na swoje miejsce. Dobra, i tak nie miałam na to chęci. Dobra, zostało wam kilka sekund. Koniec. Pokażcie rysunki. Co sądzisz o moim dziele? Dziele? To się nie nadaje. To jest po prostu okropne. Niewiele wiesz o sztuce. A co sądzisz o moim rysunku? To straszne! A mój ci się podoba? No przynajmniej jedna dobra praca. Jestem zadowolony. Oto twoja nagroda. Wow, jak dużo pieniędzy! Wystarczająco dużo, żeby się z nami podzielić. Jestem teraz bardzo bogata. Starczy mi na wszystko, co chcę. Gotowi na kolejną rundę? Tym razem zwycięzca otrzyma... pyszny i świeżo wyciśnięty sok z arbuza. Yes! Wow! Ale super! Dokładnie, więc do dzieła. Czas start. Już? No to zaczynamy. Mam pomysł, jak można narysować idealne koło. Pomoże mi w tym taśma klejąca. Dobra, najtrudniejsza część to wzorki na arbuzie. Są dla mnie zbyt skomplikowane. Oj, tam i tak rysuję najlepiej ze wszystkich. Na pewno mi się uda. Ciekawe, kto zostanie zwycięzcą? Wow, już prawie narysowaliście. To wszystko, czas minął. Muszę podmienić rysunki. Co sądzisz o mojej pracy? Delikatnie mówiąc, nie bardzo mi się podoba. Masz pecha. A oto moja. Co to ma być? To okropne. A co powiesz o mojej? Bardzo fajna. Wygrywasz. Świetnie. Wiedziałam, że uda mi się wygrać. Oto i twoja szklanka z pysznym sokiem arbuzowym. Super. Bardzo chce mi się pić. Oszukałaś wszystkich, czyli ciebie też można oszukać. Dobra, spróbujmy mojego soku. A, to piecze. Co się stało? Nie rozumiem. Sok jest pyszny. Dlaczego jest taki ostry? Następnym razem nie oszukuj. Mam dla was niespodziankę. Za najlepszy rysunek jeden z was otrzyma tę papryczkę chili. Uwierzcie mi, jest pyszna. Czas start. Fuu, nie chcę jej dostać. Papryczka? Jeśli celowo narysuję jakiś bohomas, na pewno jej nie dostanę. A jeśli złamie mi się kredka, to na pewno nie wygram. Ups, kredka mi się złamała. Jaka szkoda. A ja się postaram zrobić wszystko, co w mojej mocy i pięknie narysować. Co ty rysujesz? Nie ma znaczenia. Okej, wasz czas dobiega końca. A ja zamierzam narysować KitKata. Z pewnością nie ma to nic wspólnego z papryczką. A to oznacza, że przegram. Niezły pomysł, ale mój jest lepszy. Naiwniak, mój plan zadziała. Czas minął. Już? Świetnie, jesteśmy gotowi. Vivien, mogłaś bardziej się postarać, to jest straszne. No jaka szkoda. A co ty masz? Kwiatek, uwielbiam kwiaty. Trzeba było narysować papryczkę. A ty? Papryczkę, piękna, prawda? Bardzo mi się podoba, chwileczkę. To wcale nie papryczka. To jest KitKat. A, Julia dostaje... Julia dostaje KitKata. Jak mogłem o tym nie pomyśleć? Trzymaj swojego batonika. Super, to będzie pyszne. Gotowi? Na pewno wam się spodoba. Dobra, tym razem czeka na was burger. Uwierzcie, pachnie obłędnie. Chcę go dostać. Zaczynajcie, czas start. Czyli burger. Mogę go narysować? Chyba... Nie, to jest okropne. Spróbujmy jeszcze raz. Co to jest? Dlaczego mi nie wychodzi? Ojej, u Itana jest o wiele lepiej.
Muszę wygrać, jestem bardzo głodny, muszę dostać burgera. Rysunek to nauka? Co oznacza, że trudno usiedzieć na miejscu? Wiem, o czym mówisz. Ale to nie ma znaczenia, bo burger wyszedł mi świetny. Co robić? Jestem taka głodna. Mam pomysł. Jeśli wezmę mały kęs, nikt nawet nie zauważy. Ten burger jest naprawdę dobry. Wasz czas dobiegł końca. Jesteśmy gotowi. Dobra, i ten twój rysunek jest bardzo słaby. To się nie nadaje. A co z moim? Bardzo mi się podoba, naprawdę. A spójrz tutaj, mój jest najbardziej podobny, bo nadgryziony. Jak to? Rzeczywiście jest tu gryzienie. Trudno mi to przyznać, ale wygrywasz. Co oznacza, że dostaniesz tego burgera. Super, wygrałam. To jest pyszne. I niesprawiedliwe. Gotowi na nową nagrodę? Raz, dwa, trzy, czeka na was kaktus. Spójrzcie, jaki piękny. Czas, start. Kaktus? Nie mam nic przeciwko kaktusowi. Można go postawić w pokoju, naprawdę jest piękny. Wyobrażam sobie siebie z kaktusem. Nie podoba mi się to. Będzie co ma być. Narysuję tak jak umiem. A ja mam pomysł. Narysuję rybę. Rybę to dziwne. Dobra twoja sprawa. Nie zostało wam zbyt wiele czasu. Więc pora kończyć. Pokażcie, co narysowaliście. Co sądzisz o moim arcydziele? Arcydziele? Jakieś bazgroły, są straszne. Wspaniale, nie chciałem tego kaktusa. A ja narysowałam rybę. Rybę? Pokaż mi ten rysunek. Skoro narysowałaś rybę, to właśnie ją zjesz. Co? Nie chcę. To twoja wina, trzeba było rysować zgodnie z zasadami. O, to jest fajne. Dziękuję bardzo, starałam się. A to twój kaktus. O nie, po co tak się starałam? Teraz jestem cała w igłach. Ej, zaczynajmy. A, tak, tak, zamyśliłem się. Tym razem czekają na was te apetyczne pączki. Chcecie je dostać? No to się pospieszcie, bo czas leci. Pączki? Uwielbiam pączki. Tym razem naprawdę muszę się bardziej postarać. I tak to ja je najlepiej narysuję. Co robisz? Okej. Okay. To są jakieś bazgroły, a nie pączki. Bazgroły? W ogóle widziałaś swój rysunek? Przecież fajnie wychodzi. I na koniec można dodać troszeczkę posypki. Tak będzie o wiele ładniej. A teraz spójrzcie, jaki mam fajny rysunek. No pochwalcie się swoimi pracami, czas minął. Jak ci się podobają moje pączki? Przeciętne, nie podoba mi się to. Szkoda. A co sądzisz o moim rysunku? Jakieś bazgroły, fu! Zostałem tylko ja. A twój rysunek mi się podoba, jest całkiem niezły. Proszę bardzo, pączki są twoje. Fajnie, ale muszę się podzielić z przyjaciółkami. Ciekawe, co tym razem? Jesteście ciekawi? No to patrzcie, czeka na was iPhone! Wow! Tak, za najlepszy rysunek jeden z was dostanie najlepszy telefon. Dobra, czas zacząć. Gdzie jest zegar? Ups, to nie to. Dobra, mam. Czas, start. Przydałby mi się nowy telefon. Mój stary już w ogóle nie działa, więc dlaczego nie dostać całkiem nowego iPhone'a? Uda mi się, iPhone będzie mój. Rysujcie, starajcie się. On na pewno będzie mój. Już wyobrażam sobie, jakie zdjęcia będę mógł robić nowym telefonem. To będzie niesamowite. Chyba nieźle sobie radzę. O nie, wszyscy inni radzą sobie o wiele lepiej. To nie jest dobre. Muszę zacząć od początku. Wygląda na to, że coś wychodzi.
nic mi się nie udaje, kurczę! Ej, a możesz być ostrożniejsza, prawie zniszczyłaś mój rysunek! Myślę, że wyszło całkiem nieźle. What? Kurczę, nie nadążam. Czas minął. Mam nadzieję, że mój iPhone mnie nie zawiedzie i mnie uratuje. Ojej. Mam nadzieję, że nikt tego nie zauważy. Ja zauważyłem. Pokażcie pracę. Spójrz, co zrobiłam. To nie to, czego się spodziewałem. Musisz poćwiczyć. A ja myślę, że wyszło fajnie. Co sądzisz o moim? Bardzo się starałem. To dlaczego jabłko jest takie krzywe? Nie nadaje się. A oto mój rysunek. No to jest fajne. Bardzo mi się podoba. Nie, to oszustwo. To nie jest prawdziwy rysunek. Dostajesz? Nie, nic nie dostaniesz. Ja zatrzymam tego iPhone'a. Zrozumiano, jest mój. Tym razem czeka na was żelkowy miś. Czas start. On będzie mój. Nie. Będzie mój. Ja już zaczęłam rysować. Ja też. Jestem w tym całkiem dobra. Mnie też całkiem nieźle wychodzi. Podoba mi się. No, no, jestem w tym lepszy niż myślałem. Wiem, mam pomysł. Na wszelki wypadek się ubezpieczę. A, psik! O nie, mój rysunek jest zniszczony. Nie martw się. Zadziałało. Wygląda na to, że idzie mi całkiem dobrze. O nie! Co się dzieje? Czego się boisz? Dlaczego to robisz? Nie chciałam. Czas minął, pokażcie rysunki. Proszę, starałam się. Widzę, ale nie mogę cię za coś takiego nagrodzić. A co sądzisz o moim misiu? Misiu? Wygląda, jakby go dziecko narysowało, to się nie nadaje. A moja praca jest dobra? Tak, jest świetna. Co za pech. Vivien, dostajesz żelkowego misia. Super. A on ryczy. No to jedz go szybciej. Kiedy nie ryczy, jest całkiem miły i pyszny. Super. Strzegała. O nie, co to za smród? Przed nami są ryby. Fu, to obrzydliwe. Tak, ojej, Julia ma szczęście. Tak, mam mnóstwo ryb. Charlotte, masz na niej, więc zaczynasz. Dobra. Szybciej zjem, szybciej skończę. Fu, koniec. Już nie mogę. Teraz wy. Czyli moja kolej. Ochyda. Spokojnie, spokojnie. A, one żyją! A! To wszystko, żadnych ryb. Julia, twoja kolej. Okej. Ale mam pomysł. Co? Po co ci palnik? Zobaczycie. Upieczona ryba już nie jest taka obrzydliwa. Co za świetny pomysł. Super. Gotowe. Teraz jest pyszna. Dzięki temu jest jeszcze smaczniejsza. Ja też jestem głodna. Podzielisz się? Ciekawe, co zjemy tym razem. To całe wiaderko popcornu, wow! Charlotte nie miała szczęścia. Tak, nie mam zbyt dużo popcornu. Ojej, wy macie całe wiadra. A ja mam tylko jedno ziarenko i co mam z nim zrobić? Nie wiem, ale ja idę. Nie da się zjeść tak dużego wiaderka popcornu bez filmu. Gdzie ona się podziała? Nie rozumiem. No i dobra. Teraz ja jem. Jak mało, chcę więcej. To było szybkie, no to teraz ja. Wiem nawet, jak sprawić, żeby popcorn smakował lepiej. Cukierki i popcorn zamienią się w owocowy popcorn. Wow. To jest takie fajne! Masz tak dużo, że możesz się ze mną podzielić. Trzymaj swoje ręce przy sobie, to moje. I tak nie chciałam. A ty dokąd się wybierasz? Julia, cześć! Daj mi pilota. Dam wam nauczkę chciwuski. Teraz będziecie tu siedziały. Co robisz?
Zabieram wasz popcorn. Teraz wasze przysmaki są moje. Ciekawe, co nas czeka. Fu, to śmierdzące ogórki. Mam szczęście, mam ich tylko kilka. U mnie porażka, mam ich całe mnóstwo. Nie jęcz, i tak ja zaczynam. Fu, co obrzydliwe. To jest obrzydliwe. W takim razie mam pomysł. Emma, słuchaj, zapłacę ci, ale musisz zjeść moje ogórki. Nie. Tak, zgadzam się. Po co mam się męczyć? Zrobię tak. Charlotte, patrz, zapłacę ci, a ty zjesz te ogórki, dobra? Zgoda, dla pieniędzy zrobię wszystko. Zobaczymy, czy zjesz te ogórki. I pośmiejemy się. Właśnie wpadłam na pomysł. Po co ci ten nóż? Jak to po co do krojenia ogórków? Teraz będą o wiele smaczniejsze. Tnij je ostrożniej. Wszystko leci na nas. Zrobione. Teraz mam całą górę burgerów. A burgery są przepyszne. Fajnie. Chcę spróbować. Zabieraj ręce. Najpierw zapłać, a potem próbuj. Nie mam już pieniędzy. A ja mam jeszcze trochę. Proszę bardzo, Charlotte. Wezmę więcej. A w zamian dam ci burgera. Raz, dwa, trzy. Wow, kanapki. Takie duże i apetyczne. Emma ma jeszcze więcej. Zgadza się, moja kanapka jest ogromna. Spójrzcie na rozmiar mojej. Czyli moja kanapka jest malutka. Ale mam pomysł. Co ona robi? Nie wiem. A, parzy. Dobra, wystarczy. To dziwne. Nic podobnego, kanapka jest teraz taka chrupiąca i podpieczona. Super, Charlotte, twoja kolej. Dajcie mi sos. Proszę bardzo. Ja też wymyślę, jak go wykorzystać. Dlaczego mam tak mało ognia? Wiem, potrzebuję więcej sosu. Ojej, nie czuję się najlepiej. Chyba przesadziłam. Tak. Moja kanapka jest trochę przypalona. Fu, smakuje jak węgiel drzewny. Obrzydliwe. Emma, twoja kolej. Świetnie, muszę tylko wymyślić, jak to zjeść. Wiem, trzeba tylko dać im porządnie popalić. Ostrożnie, wszystko lata dookoła. A masz, a masz. O, darmowe jedzenie. Uff, gotowe. Co? To jest ten placek, który chciałaś? Taka mała kanapka zamiast całego stosu? Nic nie rozumiecie, tu jest wszystko. No, albo nie wszystko. Wow! Hurra, ogromna szklanka mleka. A ja mam jakiś kieliszek. Ale po co pić samo mleko, skoro można wymieszać je z płatkami? To będzie o wiele smaczniejsze. Pyszne, to jest naprawdę dobre. Wasza kolej. Teraz ja. Ja też znam sposób, żeby nie pić samego mleka. Uwielbiam Oreo, a z mlekiem smakują jeszcze lepiej. To jest takie dobre. Tak, to wspaniałe. Dobrze, że mam całą masę tych ciastek. Całą masę? Więc wezmę jedno. Mogłaś zapytać. Muszę dać ci nauczkę. Trochę ostrości nie zaszkodzi. Zaraz ugryzę. Coś jest nie tak. A to parzy. Jeszcze, jeszcze mleka. Trzymaj szybko. To cię na pewno ochłodzi. Starczy, to łaskocze. Wow, mam całego gofra. Dlaczego ja mam popyty, a wy macie gofry? Ja też jestem głodna. A ja mam całą wieżę gofrów. Nie mogę się zatrzymać. Przynajmniej jedz ostrożniej. Teraz całe jesteśmy w twoich gofrach. Swoją drogą można je jeść. Jakie to pyszne. Zgadzam się, bardzo smaczne.
Przestańcie we mnie rzucać. To jakaś magia. Oddaj mi moje gofry. To twoja wina, że je straciłaś. Zaraz cię załatwię. Spokojnie, tutaj pomoże tylko popyt. To naprawdę pomaga. Julia, teraz twoja kolej. Właśnie wpadłam na świetny pomysł. Mój gofr zaraz będzie jeszcze smaczniejszy. Uwielbiam truskawki i bitą śmietanę. Ja też. Już czuję, jakie to będzie pyszne. Daj mi spróbować. Nie, to mój gofr. I tak mam tylko jednego. Ci wózka. Dlaczego tak siedzisz? A, popyt. Wygląda bardzo apetycznie. Jakie to jest pyszne. Popyt sprawi, że zapomnisz o wszystkim. Dobra, trzeba wziąć się w garść. Julia, ten popyt jest dla ciebie, spróbuj. Wow, jakie to fajne. I daj mi gofra, sama sobie z nim poradzę. Jak fajnie. Naciskaj, naciskaj, a ja sobie zjem. Jak ja kocham truskawki, to jest takie pyszne. Moje truskawki. Naciskaj, naciskaj, nie rozpraszaj się. Tymczasem wezmę wszystkie twoje gofry dla siebie. Smacznego! Jak obiecaliśmy, było wesoło. Dziewczyny doskonale się bawiły, jadły, piły i świetnie spędziły czas. Aby zobaczyć więcej zabawnych wyzwań, zostań na RaPaPa Challenge. Na razie!